odcinek poświęcony będzie obozowi Kamp Westerbork w miejscowości Westerbork w północno-wschodniej części Holandii, prowincja Drenthe. Obóz z czasów II wojny światowej. Obecnie, tak jak widzicie za mną, jest to siedziba muzeum. Mam zamiar przedstawić wam to, aby dać formę pamięci, a jednocześnie historii. Zapraszam zatem do materiału i oczywiście do subskrypcji, polubienia, komentarzy mojego kanału Okiem Pisarza. Przed wejściem do muzeum znajdują się tablice informacyjne, na których można przeczytać krótką historię o obozie. Dodatkowo umieszczone są tam informacje na temat parku przyrody, w jakim się znajduje, i jego atrakcjach. Ciekawostką są również radioteleskopy przynależące do holenderskiego Centrum Radioastronomii, współpracującego z Europe Space Agency. O nich opowiem w osobnym materiale. Obóz, a dokładnie muzeum, Kamp Westerbork w północnej części Holandii, w prowincji Drenthe, stanowi pamięć, historię o tym, co wydarzyło się podczas II wojny światowej, aby nigdy więcej już nie mogło się powtórzyć, co niestety przy sytuacji, jaka ma miejsce obecnie podczas wojny na Ukrainie, okazuje się, że jednak zło potrafi powrócić. Zapraszam zatem do zwiedzania ze mną tego muzeum. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy będziecie w pobliżu, również zechcecie je odwiedzić, zastanowić się chwilkę nad przeszłością tych, którzy poświęcili życie dla nas, abyśmy mogli dzisiaj mieć wolność. Tak cenną, o której często zapominamy. Jeżeli macie zamiar zaplanować już przyjazd do Westerbork, a dokładnie do Kamp Westerbork, czyli do obozu, to pamiętajcie, że nie można płacić tutaj gotówką, tylko i wyłącznie PIN-em, czyli w postaci karty, bądź na przykład za pomocą aplikacji NFC w telefonie czy smartwatcha. A więc już jestem po zakupie biletu. Kosztuje 11,50 euro. Przy tym wszystkim mam foldery informujące o obozie, a także mam specjalny na teren obozu tłumacz, przewodnik w języku angielskim. Zobaczymy, jak mi pomoże, poinformuje o tym wszystkim. Myślę, że jest to profesjonalnie przygotowane. No i teraz zwiedzam pierwszą część tych budynków, które są wstępem przed obozem. Które jest położone 2,4 km od muzeum. Autobus jeździ do obozu spod tutaj centrum co 20-30 minut, więc też jest warto, jeśli przyjedziecie autem, pamiętać, że jest parking lub rowerem, że jest miejsce, gdzie można zaparkować i po prostu ten autobus dowozi na miejsce. Muzeum ma specjalne zestawy słuchawek podłączone do monitorów, w których można obejrzeć i wysłuchać specjalnie przygotowane krótkie informacje na temat obozu, historii osób, które tutaj były po dwóch barykadach, tych, którzy zarządzali obozem i tych, którzy tutaj zostali zesłani. W pierwszym budynku znajdują się ponumerowane pokoje, w których są transmisje filmów z historią na temat obozu. Z 9 na 10 listopada 1938 roku w nazistowskich Niemczech ma miejsce tak zwana Reichskristallnacht, czyli Noc Kryształowa, pogrom Żydów, w wyniku czego wielu uchodzi do innych krajów. I tak, do Holandii trafia ponad 10 tysięcy uchodźców. W 1939 roku w celu udzielenia pomocy rząd niderlandzki buduje dla nich obóz. 9 października 1939 roku do centralnego obozu dla uchodźców Westerbork przyjeżdżają pierwsi żydowscy uchodźcy. 10 maja 1940 roku Niemcy napadają Holandię. 14 maja zostaje zbombardowany Rotterdam, a 15 maja Holandia ogłasza kapitulację. Planowana ewakuacja przez Zelandię do Anglii nie udaje się. Do 1942 roku przepisy zaostrzają się, ale nie są jeszcze tragiczne. Zło w postaci nazizmu dojrzewało powoli, a przełomowym momentem był 1933 rok, kiedy do władzy doszedł Adolf Hitler.
9 października 1939 roku przybyło pierwszych 22 uchodźców do Westerbork. Pod koniec stycznia 1940 było ich 167, a od kwietnia 749. Wszystkim osobom narodowości żydowskiej każe się nosić przyszytą na piersi gwiazdę Dawida. W 1941 roku na terenie Holandii podejmowane są wszelkiego rodzaju akcje antyżydowskie i pierwsze naloty. W 1942 roku hitlerowcy przystąpili do systematycznej eksterminacji Żydów, a obóz otrzymał nazwę Polizeiliches Judendisches Ganzlager, co oznaczało policyjny obóz przejściowy dla Żydów. Zadanie zarządzania obozem przejął SS-Obersturmführer Albert Konrad Gemmecker. Jest 19 maja 1944 roku. Wzdłuż platformy, pośrodku obozu Westerbork, siedzą przygotowywani do deportacji więźniowie obozu. Na rozkaz Alberta Konrada Gemmeckera do 13 września 1944 roku w setkach pociągów deportowano 240 Romów i Sinti, określanych cyganami, prawie 107 tysięcy Żydów oraz kilkudziesięciu bojowników ruchu oporu, wywożąc na wschód, do obozów zagłady, na przykład do Auschwitz. Wróciło tylko 5 tysięcy osób. Wiosną 1944 roku w imieniu niemieckich władz obozowych
Więzień Rudolf Breslauer dokonał w obozie Westerbork obszernych nagrań filmowych. Obrazy przedstawiają życie codzienne, między innymi transport wychodzący i przyjazdowy, rejestrację, przedstawienie kabaretowe, pracę w cieplarni, w ogrodzie, komendanta obozu, poranne ćwiczenia, pracę w fabryce zabawek, pracę przy rozbijaniu drewna na podwórku. Film nie został nigdy zrealizowany. Zachowały się tylko tak zwane surowce, które z czasem zostały odrestaurowane. Dokumenty filmowe i produkcyjne zostały w 2017 roku wpisane na listę UNESCO – Pamięć Świata. Takiego materiału filmowego nie znamy z żadnego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Thank you.
12 kwietnia 1945 roku obóz Westerbork został wyzwolony przez żołnierzy kanadyjskich. W obozie przebywało wtedy 876 Żydów. Od 24 kwietnia 1945 roku do 1 grudnia 1948 obóz Westerbork funkcjonował jako obóz internowania dla członków NSB, członków SS i innych osób podejrzanych o współpracę z hitlerowcami. Od 1 grudnia 1948 do września 1949 obóz funkcjonował jako obóz wojskowy. Dla żołnierzy holenderskich powracających lub oczekujących na wyjazd do holenderskich Indii Wschodnich. W latach 1950-1971 obóz przemianowano na osiedle mieszkalne de Schattenberg. Był miejscem zamieszkania Holendrów powracających z Indonezji i Moluków. Po tym jak Indonezja odzyskała niepodległość 27 grudnia 1949 roku. Indonezja była teraz niepodległym państwem. Indo-Holendrzy, mieszkańcy o indo-holenderskich przodkach, stanęli przed przymusowym wyborem – zostać w Indonezji lub przyjechać do Holandii. Większość Holendrów z Indii spędziła wojnę w japońskich obozach internowania. Po wyzwoleniu 15 sierpnia 1945 roku musieli pozostać w obozach. Indonezyjscy bojownicy o niepodległość czyhali na ich życie. Wielu Indo-Holendrów nie czuło się już bezpiecznie i zostało zmuszonych do wyjazdu do Holandii. Rząd holenderski zawarł umowy z hotelami i pensjonatami na wstępne przyjęcie tych remigrantów. Liczba miejsc recepcyjnych nie była jednak wystarczająca i konieczne było znalezienie nowych środków recepcyjnych. Znaleziono je w wielu obozach używanych przez nazistów podczas wojny, takich jak obóz Westerbork. Zmieniono nazwy miejsc. Odtąd zamiast obozów koncentracyjnych były to obszary mieszkalne i ośrodki recepcyjne. Westerbork stał się teraz de Schattenberg. W ten sposób do Holandii wyjechało ponad 12 tysięcy Malukańczyków, żołnierzy z kobietami i dziećmi. Z czasem dla nich oraz dla kolejnych pokoleń Holandia stała się nowym domem. Na zewnątrz czeka na Was taki autobus, który jeździ co 20 minut, tam i z powrotem, do godziny prawie 5. Więc bądźcie punktualni, jeśli zamierzacie wrócić, bo inaczej czeka Was. Jeżeli spóźnicie się na autobus, ostatni powrót z buta około
Okej, autobus dowiózł mnie na miejsce. Tutaj jest autobus. A tutaj jest wejście, jak widzicie, odgrodzone drutem kolczastym, symbolicznie, dla pamięci. Oczywiście jest kawałek do przejścia się w miejsce, gdzie są pozostałości po całym obozie, który został w późniejszym czasie po II wojnie światowej. Wykorzystywany był najpierw przez wojska, później przez inne narodowości, które były tutaj sprowadzane i mieszkali. W późniejszych latach 70. obóz został w większości zburzony, zniszczony, tylko w części to, co zostało, czy zostało w jakiś sposób zbudowane jako symbolicznie, jest formą upamiętnienia, promocji, prezentacji tego terenu, historii, pamięci o tym, co się wydarzyło. To wszystko, co jest dookoła, to mniej więcej też bardzo ciekawy projekt za szkłem. Jeden z ostatnich budynków dla zachowania oryginału. Jeszcze do niego wrócę, ale teraz udaję się w stronę pozostałości po barakach, po obozie. Jak widzicie, już w oddali widać wagon jako symbol pozostałości po odcinku drogi, która już nie ma torów, nie ma szyn, ale tak, tutaj osoby były transportowane pociągami, to znaczy w pociągami, które ciągły wagony, a w wagonach byli przechowywani ludzie. Z wiele, wiele informacyjnych punktów, co się gdzie znajdowało. Tak jak widzicie, w oddali też są te radioteleskopy. Widzicie też wiele osób tutaj przychodzi rekreacyjnie, z rodzinami, z dziećmi, ponieważ to wszystko jest w rejonie parku przyrody. Tak wygląda pociąg transportowy, w którym były przewożone osoby. Jest tu podłączony ekran, który mówi o tym, ile w danym czasie zostało przewiezionych z Westerborga do Auschwitz w Polsce osób w wagonach i słychać w tle imiona, nazwiska oraz wiek. A więc 751 osób w 10 wagonach. 12 grudnia 1942. Ekran nie jest dotykowy. Nie widzę z boku, żeby można było coś nacisnąć. Ani pod spodem. Te wagony dobrze znamy z Polski, które gdzieś jeszcze w innych krajach części Europy w jakiejś podobnej konstrukcji zbliżonej są wykorzystywane do transportu, a ewentualnie też nawet do takich form letnich wypoczynków, bo też są miejsca, gdzie można wypoczywać w takich wagonach na łozach. Wszystko jest zabezpieczone więc skutkom, więc nie otworzymy. Jest tutaj też zabezpieczenie, żeby nie wchodzić do góry. Widzimy radioteleskopy, które są tutaj umieszczone po byłym obozie, tak zwany Camp Westerbork. Słońce powoli chyli się ku zachodowi, więc trzeba wykorzystać jeszcze ten dzień. Ładny mamy dzień, więc idźmy dalej. To jak funkcjonują takie urządzenia, które otrzymujemy na samym początku przybycia do centrum muzeum znajdującego się przed obozem Westerbork. Mają one trzy guziki: głośność, ściszenie, play i pauzę. Wszystko jest skomunikowane przez Bluetooth z pewnymi punktami, które stoją zaraz obok. I te punkty po prostu w momencie, kiedy naciśniemy, one automatycznie nam zatrzymuje się, nic nie mówi, a kiedy tam play, to mówi, tak? Chyba to wszystko jest w języku niderlandzkim.
No trudno. A podobno miał być w języku angielskim. Wydaje się być proste, ale nie zawsze technologia jest taka prosta, jak się wydaje. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie odwiedzić muzeum obozu Westerbork, to zaplanujcie, aby przyjechać dużo wcześniej, z rana, ponieważ w środku zajmie wam oglądanie przynajmniej 2-3 pomieszczeń z godzinę, może półtorej. No i potem czekanie na busa, żeby grać się w czasie, jeśli chcecie dojechać busem, to jest 2,5 km dojazdu w jedną stronę, 2,5 km dojazdu w drugą stronę. No i tutaj to centrum, które tu jest bardzo potężne wbrew pozorom, jest rozmieszczone z wieloma punktami, które są oddalone od siebie, więc dojście pomiędzy jednym a drugim, przejście z jednego do drugiego, wysłuchanie tej historii, czy doczytanie tych prospektów, które otrzymacie reklamowych, informacyjnych, to po prostu troszkę wam zajmie, z godziny kolejne dwie, więc tak naprawdę z 4-5 godzin można nawet zejść. Bo jeszcze pomiędzy jednym częścią centrum muzeum a obozem znajdują się też ciekawe punkty, które warto odwiedzić dla zdjęć, dla może relaksu, przerwy, ciszy w spacerze, jeżeli nie chcecie jechać busem, autobusem, więc 4-5 godzinek najlepiej mieć przygotowane, czyli tak naprawdę cały dzień. W centrum informacyjnym, w tym centrum pierwszym punkcie, z którego jedzie się do obozu, jest też pewna kafejka, mała restauracyjka, w której można coś ciepłego zjeść, więc to jest na plus, tak, że jeżeli będziecie już znudzeni po zjedzaniu, to możecie zrelaksować się i nabrać coś zjeść. Zaraz za mną znajduje się symboliczna forma konstrukcji pewnego monumentu, jakoby prawie że pomnika symboli historii, która się wydarzyła tragicznej, no i śmierci, zamordowania wielu niewinnych osób na terenie obozu Westerbork. Każdy element konstrukcyjny, który tutaj widzicie, jest symbolem jednego istnienia, jednego życia. Przy tych wszystkich wyniesionych punktach konstrukcyjnych pewnych form brył, oznaczonych gwiazdą żydowską, gwiazdą Dawida, są również zdjęcia osób, które tutaj potwierdzono, że zginęły, zostały zamordowane i odeszły nie tak, jak powinny. Nie tak, jak zasługuje na śmierć człowiek. Na spokojne odejście w gronie bliskich.